Byłam, jestem i będę twórczynią rockową, bo obie piosenki o miłości, no to przecież to jest nudne. 40 lat temu zaczęła się historia Manamu, jednego z najbardziej kultowych polskich zespołów rockowych. Nikt tak nie grał jeszcze, nikt nie dawał takiego czadu. Rosnącą popularność, zakręty w karierze zespołu i rzeczywistość społeczno-polityczną tamtych czasów wspominają Kora, Kamil Sipowicz, John Porter, Marek Niedźwiecki i Wojciech Mann. Mój dyrektor dostał telefon od kogoś ważnego, zdejmujemy Manam. Manam być pięknie. Chronologiczna podróż po historii zespołu Manam. W niedzielę, 11 grudnia o 22. Tylko w Kino Polska Muzyka.